Cześć, dzisiaj porozmawiamy sobie o ćwiczeniach, które powinny się znaleźć w Twoim planie treningowym, jeżeli chcesz rozbudować swoje pośladki. Także jeżeli zastanawiasz się, dlaczego jeszcze nie masz efektów, to koniecznie obejrzyj ten film do końca. Zapraszam! Pierwszym ćwiczeniem będzie królowa, czyli hip thrusty. Pewnie większość osób zna to ćwiczenie i wie, jak je wykonywać, ale to nie jest jedyne ćwiczenie, które można zastosować właśnie do rozbudowy naszych mięśni pośladkowych. Jeżeli Ci się znudziły hip thrusty, bądź masz problem z progresem, bądź problem z jego wykonaniem, to tutaj fajną alternatywą może być glute bridge. I czym się będzie różnił glute bridge od hip thrustów? Hip thrusty przede wszystkim wykonujemy w oparciu o ławeczkę, glute bridge o ziemię. Także jeżeli masz problem z wykonaniem technicznych hip thrustów, na przykład ciężko Ci utrzymać proste plecy, tutaj glute bridge będzie jak najbardziej dobrą alternatywą i prostszym rozwiązaniem. Także jeżeli katujesz te hip thrusty i masz już ich serdecznie dosyć, bądź irytuje Cię ciągłe montowanie się na maszynie i przenoszenie tego ciężaru na sztangę, to tutaj w fajny sposób możesz sobie urozmaicić swój plan treningowy i zamiast nich włączyć właśnie ten glute bridge, bądź trenować oba te ćwiczenia. I tutaj częstym problemem jest ból z naciskiem sztangi, który ogranicza nas z progresem i niemożnością wykonania kolejnych powtórzeń, ponieważ czujemy taki dyskomfort bijącą się sztangę, że nie potrafimy tego przełamać i iść dalej. I tutaj fajnym narzędziem staje się taka gąbka, którą można nałożyć właśnie na sztangę, dzięki której na pewno będzie Wam się dużo lepiej wykonywało hip thrusty czy glute bridge, i dzięki temu nie będzie Wam się sztanga wbijać. Także jeżeli macie taką gąbkę dostępną na siłowni, to warto z niej skorzystać, a jeżeli nie, to zainwestować. I koszt takiej gąbki to jest od 70 do 100 zł. Natomiast jeżeli nie macie wystarczających środków, żeby zainwestować w taką gąbkę, to tutaj fajną alternatywą będzie podłożenie sobie maty pod sztangę. I tutaj na pewno zadacie sobie za chwilę pytanie, że w hip thrustach mamy większy ten zakres ruchu niż przy glute bridge'ach, także one będą lepszym rozwiązaniem. Natomiast taki tutaj najbardziej wymagający ruch jest pod sam koniec, czyli w fazie wyprostu, w fazie największego skrócenia. Dlatego oba te ćwiczenia powinny stanowić podstawę w treningu, jeżeli zależy Wam na rozbudowie mięśni pośladkowych. Kolejną grupą ćwiczeń będą wszelkie odwodzenia w bok, za który będzie odpowiadał mięsień pośladkowy średni. Takie jak na przykład odwodzenie na wyciągu w bok, monster walk, czy najpopularniejszy, czyli odwodzenie bok na maszynie. I coraz bardziej zyskującym na popularności jest ćwiczenie tak zwane kickbacks. Polega na tym, że odwodzimy nogą w tył, natomiast tutaj są częste problemy wynikające z techniki, gdzie robimy przeprost w odcinku lędźwiowym, a także mamy problem z wyczuciem właśnie tego mięśnia pośladkowego. Jeżeli Wam zależy na rozbudowie mięśni pośladkowych, tutaj przede wszystkim patrzcie na technikę i poprawne wykonanie wszystkich ćwiczeń. Jeżeli gdzieś ograniczacie ból bądź czujesz dyskomfort podczas wykonywania tych ćwiczeń, to najpierw popracuj nad techniką, a potem dopiero zacznij progresować w tym ćwiczeniu. Kolejną grupą ćwiczeń będą wszelkie ćwiczenia unilateralne, czyli wykonane jedno nóż, takie jak przysiad bułgarski, zakroki, martwy ciąg jedno nóż, które będą odpowiadać, żeby tą stabilizację utrzymać. Także jeżeli masz problem również ze schodzącymi się kolanami przy hip thrustach bądź glute bridge'u, to tutaj możesz zastosować właśnie hip thrust bądź glute bridge na jednej nodze, gdzie popracujesz również nad stabilizacją. Taką wisienką na torcie może być box squat. Polega on na tym, że nie robimy pełnego przysiadu, a przysiad do skrzyni. Tutaj te pośladki będą dużo bardziej angażowane niż przy zwykłym przysiadzie. Ponieważ im większe mamy ugięcie w stawie kolanowym, tym bardziej będziemy angażować nogi niż pośladki. Głównym faktorem do rozwoju Waszych mięśni jest przede wszystkim progres na treningu. I tak jak mówiłam już niejednokrotnie, progres nie musi się odbywać samym ciężarem, a możecie także progresować powtórzeniami, seriami czy techniką. I pamiętaj, że przy ćwiczeniach izolowanych typu odwodzenie na wyciągu czy przysiad bułgarski, ten progres będzie dużo wolniejszy niż przy ćwiczeniach złożonych takich jak hip thrust czy glute bridge. Jeżeli chodzi o objętość skali tygodnia na duże partie, to powinna ona wynosić od 10 do 20 serii. Natomiast kobiety są w stanie stolerować większą objętość niż mężczyźni, co za tym idzie, maksymalna poprzeczka również się podnosi i u nas ona może wynosić nawet do 25-30 serii w skali tygodnia. I tutaj oczywiście wszystko będzie czynnikiem indywidualnym, ponieważ to będzie od nas zależeć, czy jesteśmy się w stanie zregenerować z takiej objętości, a także dalej na niej progresować. Jeżeli chodzi o zakres powtórzeń, to przy ćwiczeniach złożonych celowałabym w zakres 6,
8-10 powtórzeń. Natomiast jeżeli chodzi o izolację, nawet te widełki mogą wynosić od 10 do 15 powtórzeń. Także jeżeli w Twoim planie priorytetem są pośladki, to pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej objętości, progresu na treningu, regenerowaniu się z treningu, a także ćwiczeniu ich te minimum 2 razy w skali tygodnia. Nie zapomnij, że dieta również będzie miała znaczenie w kontekście rozbudowy naszych pośladków. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Po więcej filmów zapraszam na swój kanał. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!